Michał Żeromiński, witaj Michał. Witam. Michał, 8 dni do twojej walki w Białobrzegach. Powiedz mi, jak się czujesz, jak forma? No, forma jest dobra, już jestem praktycznie po sparingach. Został mi ostatni sparing w poniedziałek. Jest szybkość, jest wszystko, także powinno być dobrze. Nad czym z trenerem najbardziej żeście pracowali? No, głównie to co zawsze, szkoliliśmy te, pracowaliśmy nad tymi dołami, żeby zaczynać dużo od dołów. No i żeby się nie wdawać w bijatykę, bo zawodnika mam takiego, że lubi się pobić. Widziałem twój sparing z Krzyśkiem Cieślakiem. Tam właśnie trener mówił, żeby właśnie dużo tego dołu bić. Twoja ostatnia walka również wygrana po ciosach na dół. To co? Firmową bronią Michała Żeromińskiego będą te ciosy na dół? No, nie, zobaczymy, jak wyjdzie w walce. Wiadomo, trzeba zacząć od dołu, żeby osłabić troszkę przeciwnika, to później wyjdzie, wiadomo, w następnych rundach, podczas walki. No, później koncentrujemy się, zobaczymy jak przeciwnik, jak się walka rozwinie, co przeciwnik zaprezentuje. Z kim ty boksujesz i na jakim dystansie? Będę boksował na dystansie 6 rund z Konstantinem Sacharą, jakoś tak nazwisko. Macie już go rozpracowanego, wiecie właśnie co trzeba robić, czego trzeba unikać? Oglądaliśmy jego walki tylko sprzed 2-3 lat, bo ostatnich walk jakoś tam nie mogliśmy znaleźć w internecie. No, mniej więcej wiemy, co on potrafi, czym boksuje. Ostatnio boksował z Dawidem Kwiatkowskim, także wiem mniej więcej, co prezentuje. Drugim trenerem, jak zwykle u Michała Żeromińskiego, będzie tata? Tak. Powiedz mi, ten ostatni tydzień, jak on będzie dokładnie wyglądał? No już pierwszorzędna sprawa, waga już jest ustabilizowana, także kłopotu z wagą nie mam. Będę łapał świeżości, na salę przyjdę kilka rund walki z cieniem, troszeczkę może jakieś przebory, może tarcza delikatna i do domu, odpoczywać. Kiedy u ciebie jest taki największy stres przed walką? To jest na ważeniu, to jest jak jedziesz już w dniu walki na salę, widzisz tych ludzi, wchodzisz do szatni, jest to bandażowanie, czy jak wychodzisz, czy jak czekasz na rywala, kiedy jest najgorzej? No, znaczy to nie jest najgorzej. Taki stresik delikatny jest jak rano wstaję i sobie już układam tą w głowie tą walkę. Taki delikatny, ale to jest mobilizujący stresik. Jak już wchodzę na halę, to już jestem taki pełen wigoru, chcę jak najszybciej wyjść do ringu i boksować. Niedawno się ożeniłeś. Powiedz mi, jak twoja małżonka zapatruje się na to, co robisz? Czy ogląda twoje walki na żywo w telewizji? Czy może w ogóle nie ogląda i czeka, aż małżonek wróci cały do domu? Nie, no jeździ ze mną na galę. Zawsze przyjeżdża w dzień walki. Nie ma sensu, myślę, że dzień przed, żeby przyjeżdżała ze mną, bo ja muszę się skupić tylko na walce. Ona ogląda walkę, spotykamy się na chwilę przed walką, siada sobie grzecznie. Ja idę się rozgrzewać i boksuję. Po walce wraca wszystko do normy. 22 grudnia, Tomek Adamek, Cunningham rewanż. Jak typuje Michał Żeromiński? Ja myślę, że Tomek wygra w 5 rundzie przed czasem. Jakie plany na końcówkę 2012? Kiedy wracasz później na salę i kiedy znowu Michała zobaczymy walczącego? No, teraz sobie nie robię praktycznie w ogóle przerwy w treningach. Od boksu odpoczywam, ale będą treningi siłowe, jednak muszę się wzmocnić, bo troszeczkę jestem za słaby jeszcze na tą wagę, a już chyba nie będę chciał schodzić do wagi niżej. Dlatego wzmacniam się siłowo i od stycznia planujemy tam obóz. Jeszcze nie jest dokładnie dograne kiedy, ale planujemy obóz. Też planujemy wyjechać za granicę do Londynu na sparingi, także zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. A jak się układa twoja współpraca z Tomkiem Babilońskim? No, bardzo dobrze, jesteśmy tam w kontakcie telefonicznym. Tomasz Babiloński do mnie dzwoni 2 miesiące przed walką, ustalamy mniej więcej termin, gdzie mogę boksować i tak dalej, czy zdążę się przygotować. Przygotowuję się i boksuję. Michał, przede wszystkim życzę ci powodzenia w nadchodzącej walce. Wielkie dzięki za wywiad. Dziękuję.